Orzeł Wieźwica, Michał Domański w bramce. Z numerem 4 Norbert Jarząbek, z 2 Marcin Sikorski, z 5 Paweł Anurowski, z 15 kapitan zespołu Paweł Czarnecki, z 17 Bartosz Zawacki, z 11 Maciej Woźniak, z 10 Piotr Kornacki, z 13 Maciej Lesi, z 14 Przemysław Śliwiński, z 9 Piotr Skołowania. Witamy drużynę Orła Wieźwicy. Trener, proszę Państwa, Józef, znany doskonale Państwu trener Józef Antoniak, asystent Rafał Stąpor, Jarosław Dujka, kierownik zespołu i drużyna Kurnowska, Jakub Szczypiec, 13 Wojciech Borowiec, 20 Łukasz Znyty, kapitan Przemysław Bichański, 2 16 Wasel Bronianek, 14 Dariusz Lipiński, 7 Mariusz Jakubowski, z 8 Marcin Dopierała, z 15 Michał Muszyński, 9 Sylwester Błacheta, 6 Michał Rosiak, w rezerwie Michał Sikomowicz, Rafał Kubiak, Maciej Kowalczyk, Dawid Dzięgielewski, Dawid Sterczyński, drużyna, proszę Państwa, z Wieźwicy na koncie Krzyba Jeszczowskiego. Michał Kieszkowski zakończył pierwszą połowę meczu 6 kolejki mistrzostw III Ligi Łódzko-Mazowieckiej. MKS Kutno po pierwszych 45 minutach remisuje bezbramkowo z Orłem Wieźwica. Od 42 minuty zespół Orła gra dziesiątkę po stracie Rysisza, który ujrzał czerwoną kartkę po dwóch rzutach. Dziękujemy za pierwszą... Norbert Jarząbek. Michał Domański.
rozliczacia! Upomniany został Paweł Ankorowski. Dostał kartkę, nie. Proszę Państwa, w szóstej kolejce MKS Kutno wygrywa 1-0 z Orłem Wierzbica po skutecznym strzale, ale jakże pięknym w 79 minucie bezpośrednio z rzutu rożnego Rafała Kubiaka. Kutnowskie w dalszym ciągu 4 punkty różnicy do Radomiaka. Proszę Państwa, zbliżają się święta wielkanocne. Proszę Państwa, życzymy wszystkim Państwu, aby one były rodzinne, zdrowe, jajeczne i wodne. Wszystkiego najlepszego dla szanownych Państwa, kierownictwa MKS-u, od zawodniczek młodzieżowej koszykówki, od piłkarzy, od trenerów, kierowników drużyn. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt dla Państwa. Dziękujemy, kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.